Każdy trochę siedział tak bardzo mocno, trochę jak na szpilkach. No jednak weszliśmy do tego przykrego świata, ale na szczęście kończy się super pozytywnie, takim happy endem. Jestem przedstawicielem dyscypliny, która akurat z klatki robi pewien atut odwagi, męstwa, no same właściwie pozytywy. Natomiast tutaj, w tym dokumencie, no te klatki są po prostu takim symbolem takiej po prostu ponurej rzeczywistości, takiej beznadziei. No w ogóle zwierząt, które w ogóle nie mają głosu. Cały dokument też pokazuje w ogóle, no tą całą taką niesamowicie jakoś niesprawiedliwie głupi system, który nie jest sobie w stanie poradzić, no z mojej perspektywy naprawdę z banalnym tematem. I w ogóle jakby ta hodowla zwierząt na futra dla mnie jest taką archaiczną rzeczą. Fajnie autorka i mówiła o tym, że przez te lata, 100 lat to już trwa, tak, że przez tyle lat zdążyło się naprawdę społeczeństwo i w ogóle świat tak mocno ruszyć, a tutaj stoimy w jakimś po prostu średniowieczu. To jest też niesamowite może to, że tyle ludzi jest w ogóle zaangażowanych w to, tak, że ludziom po prostu chce się chcieć. O. Każdemu, komu na sercu leży dobro zwierząta, wierzę, że jest nas więcej niż mniej. Zapraszam na stronę www.pozawidokiem.pl. Oglądajcie dokument, dowiecie się dużo ciekawych rzeczy i mam wrażenie, że to też zaktywizuje was do wsparcia tego bardzo fajnego celu.